widok. Ten widok. Dzisiaj już morze zdecydowanie spokojne. Dzień dobry Państwu. Witam kolejnego dnia. Wybieramy się na plażkę po raz pierwszy. Szczerze, to nie było okazji, bo pogoda była różna, średnia. Dużo aktywności było, więc dzisiaj stwierdziliśmy, że lampa od rana, idziemy na plażkę, a dzisiaj nas czekają jeszcze jeepy, więc idziemy na plażkę. Jeszcze wczoraj, słuchajcie, posiedzieliśmy z naszym gospodarzem do drugiej w nocy, robiliśmy taki, można powiedzieć, ostatni wieczór, ostatnią posiadówkę tutaj w Czarnogórze, takie czarnogórska popijawa, i dołączył do nas gospodarz i rozmawialiśmy. I słuchajcie, to jak on opowiada o Czarnogórze, to on, jak on opowiada o swojej rodzinie, o ojcu, który tam mieszka w Niksic, o 500-letniej tradycji, to ja po prostu wzrusz, po prostu złapię za serce, Synuś gotowy na plażę. Ja po prostu złapałam takiego wzruszenia, że to jest po prostu coś niesamowitego, jak on opowiadał o tym miejscu, które kocha. No, szok. Miejsce parkingowe. Nasze miejsce parkingowe. Uderzamy dzisiaj w plażę Malijewik, tak się nazywa, Malijewik plaża, bo drodze zgarnęliśmy Roberta, szedł sobie z buta. No zejście tu jest strome, to trzeba przyznać, że jest stromo, ale jest to taka trochę dzika plaża, mniej uczęszczana, więc zobaczymy. Nie chcieliśmy się też ładować na tą plażę w Sutomora, tą główną, tam teraz są roboty, tam teraz są remonty, pewnie będzie głośno, nie chcieliśmy za bardzo tam się ładować, będziemy w czerwcu, to zobaczymy, jak już będzie po remontach wszystko. Zobaczcie, cudownie, tu jest lasek, zapach lasu, zapach drzew iglastych. No tak jak mówię, jest podejście takie dosyć strome, ale są takie schodki, więc spoko. Patrzcie, jak to przede mną wygląda. Ten widok. Dzisiaj już morze zdecydowanie spokojne. Fajnie. Mogliśmy się wcześniej zebrać, ale jak to my? No mówię, wczoraj posiedzieliśmy do tej drugiej jeszcze. No i dzisiaj pospaliśmy, no co tu dużo mówić. No jest pięknie. Jest piękniej ani żywego ducha, w sensie jakieś pojedyncze osoby są. Plaża jest taka żwirkowo-kamienista, ale oczywiście nie wzięliśmy karimaty z mieszkania.